Cześć, ja jestem Julka. Ja jestem Krzychu. Cześć, jestem Admiros i na 200 tysięcy będę łysy jak Gimper. Będę jajkiem z Groną. Cześć, tutaj Filip. Pozdrawiam wszystkich hajsowników Gimpera. Podajcie na kanał Duży w Maluchu. Cześć, to Dawid kanału Bez Kanału. Pozdrawiam was wszystkich. Siemanko, jestem Wertas, pozdrawiam hajsowników. Siemaneczko, witam bardzo serdecznie Szepaników. Pozdrawiam serdecznie hajsowników. Yeah! Zacznijmy od tego, że jestem... A, to nie ten film. A już wiem, o czym miało dzisiaj być. To czekajcie, wejdziemy najpierw w klimat może. Troszeczkę. Smutna muzyka. Okej, skoro mamy już smutną muzykę, bo sytuacja wymaga powagi, to... To przypominam, że możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Przypominam, że co 100 subskrypcji wybieramy lokal na Facebooku, który rajdujemy jednogwiazdkowymi opiniami. A co 1000 subskrypcji pokazuje na streamie prywatną korespondencję od widzów, którzy mają problemy. Robimy wielkie rzeczy, moi drodzy. Pamiętajcie, że oni potrzebują naszej pomocy. Pomagamy ludziom. Pomagamy ludziom. Pomagamy ludziom. Pomagamy im. Ochrońmy ich przed nieświeżym mięsem! A jeżeli wam się podobało, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zaczynamy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Overwatcha Hajsowników, czyli oczywiście naszej serii, w której pomagamy samobójcom i walczymy z nieświeżym mięsem. A sponsorem dzisiejszego odcinka ponownie jest najlepsza sieć w Polsce. I najlepsza sieć w Polsce poprosiła, żebym przekazał wam bardzo ważną wiadomość. A wiadomość od najlepszej sieci w Polsce jest taka, że jeżeli przeniesiesz numer do Play na kartę, otrzymasz 500 zł na 5 miesięcy, 50 giga na 5 miesięcy i rok ważności konta. Wszystkie te trzy benefity naraz, a więcej informacji znajdziesz w opisie. Okej, wiemy już, że do Play na kartę warto przenieść numer, ale zobaczymy, czy wy przenieśliście swoje umiejętności na papier. Przegląd fanartu! No i zaczynamy oczywiście od przeglądu hashtag legenda i przypominam, że Facebook nie zawsze wszystkie legendy wyświetla, więc jeżeli miałeś legendę, a Facebook mi jej tu nie pokazał, to bardzo mi przykro. Jakby chcę, ale nie mogę. W ogóle ostatnio jeszcze jest tak, że Facebook nie pozwala ludzi dodać do grupy, w sensie zobaczcie co się dzieje. Wchodzę na zakładkę z prośbami o dołączenie i absolutnie nic się nie ładuje. Na innych grupach wszystko jest normalnie, z telefonu też nie mogę, żaden inny admin nie może. Mamy nadzieję, że zostanie to bardzo szybko naprawione. Ale zaczynamy od legendy w wykonaniu Jacka Osoi. Co pan tu robi? Dziubek naruciaka. Ktoś z naszych dzisiejszych gości będzie dziś w szpitalu. Nie wątpię, skarby. Tak jak zwykle rozpoczniemy. A to widziałem, to jest fajne nawet. Jakby do oryginalnej przyróbki Unboxala i tak żadna następna się nie umywa. Ale super robota. Autorski jak się nie przyjmę, to usunę. Gimper, Nanami-chan, seksmasterka Ahus. Nie wiem dlaczego miałbym coś mieć do Nanami-chan i seksmasterki. W sensie, jakby wiecie, całujące dziewczyny są spoko, nie? Lesbijki sobie popatrzeć. Gorzej jakby to faceci byli. No to ja wtedy nie wiem, jak tak można. Tak zupełnie już szczerze, bez głupich żartów. A czy ja jestem chyba się nie wyostrzyłem. No i chuj, nie wyostrzyłem się chyba. To jest nie. Jezus. Profesjonalny youtuber. Teraz już jestem ostry jak seksmasterka, bardzo dobrze. Krzysiek Szczurek. Gunsing intro legenda. Gunsing ładny. W sensie mi się sam remix jakoś tam mega nie podoba, ale subiektywna opinia. Jeden dubiel czerwony z mistrzostwa świata, absolutnie bezbłędne. Kiedy miałeś mieć sprawdzian z matmy, ale nauczycielkę... O nie! Zwyrodnialcy wstrętni, co wy robicie tutaj w ogóle? Rokensa? Rokensa w taki sposób? Nie, ja tu nie wiem, co tu się wyrabia. Na górze róże, na dole maniura, ty no nie wiem, jak tam twoja szmaciura. Ej, mam dysonans, bo jeżeli chodzi o Rafoniksa, to nie mam zbyt dobrego zdania na temat jego twórczości ogólnie, ale ten mem mnie śmieszy i czuję się strasznie źle z tym. Wiecie, to jest jak z sytuacją na imprezie, że siedzą ziomki i tak dalej i jest ten jeden gość, który po prostu no robi takie rzeczy, że wy doskonale wiecie, że macie masę powodów, żeby go nie lubić i źle go oceniać. Ale potem właśnie opowiada jakąś historię i mimo wszystko was to bawi i się uśmiechacie. I czujecie się wewnętrznie źle z tym, że się uśmiechacie, bo wiecie co to jest za człowiek. Dokładnie tak mam. Gimper ostatnio schudłem 2 kilo, a co mordę umyłeś XD?
się spoko. Ale i właśnie potem są takie memy i jest mi przypisywane, że co to ja nie wyzywam ludzi. A najlepsze jest to, że Jakuba Króla ja nawet tam znajomych mam, pisałem z nim chwilę i w sensie tak do popisania to jest zupełnie okej gość, który na YouTubie robi po prostu jakieś rzeczy, bo się ludzie denerwują i to jest strasznie zabawne. Później będzie Gimper niszczy homoseksualistów, sugeruje, że się nie myją. Tak będzie, tak będzie. Dzień 94. Londyn, jedziemy do parkingowego, dawno chłopa nie widziałem. O, nareszcie jesteś, cześć mordeczko, zapraszam. Wjazd na chatę parkingowy. Parkingowy jest królem, parkingowy zasługuje na grę o samym sobie. W sensie, jeżeli ktoś jest kotem, niech zrobi parkingowy the game, to zagramy. Kotem unboxala na przykład. Zostałem dźgnięty nożem, gdzie znajdę najbliższy prywatny szpital. Niezwiązane z grupą. Ej, bardzo dobry mem, o, widzę, że już go zlajkowałem z innego konta. Bo dostałem znowu banę na Facebooku, więc siedzę na innym koncie. Uwaga, za post sprzed 4 lat! Okazało się, że 4 lata razem z takim ziomkiem, który miał ksywę Smokson, zrobiliśmy jak taki beczkowy kawałek bomba wodorowa pod muzę z Duma pierwszego. I tam był taki fragmencik strasznie głupiego tekstu w stylu coś tam dzikie prosie, dziki ostry seks w Selgrosie, niczym homoś z dziurą w płocie, płodzą w pocie, kurwa coś. Jakby to oczywiście tam były heheszki z Korwina w wielu zwrotkach i z jego głupich tekstów w stylu właśnie, że dla mnie stosunek homosia z drugim homosiem nie różni się od stosunku homosia z dziurą w płocie. No więc jakby Facebook wykrył to sobie sprzed 4 lat, więc nauczył się, że nie wolno pisać homoś. I dostałem 30 dni banę. Ja mówię, dzięki Zuckerberg. Pochwaliłem w ostatnim odcinku. To mam. Dobra, zobaczmy jeszcze hashtag remix. Czy coś pod remixami się pojawiło. A widziałem, że się pojawiały fajne rzeczy, więc sprawdzimy. Kamil Mróz. Spoko. Tak, trochę więcej zabawy pitchem powinno być. Kim są ludzie, którzy to robią? Nie lubię zawsze te przygotowywanie dźwięków. To włączanie. Ale będzie drop. Ale będzie drop. Robimy dyskotekę. Czekajcie, mam pilot do dyskoteki. Ja spodziewałem się większego pieprznięcia. Nie, skasuj to, Kacper. Kordian Derengowski. Bardzo ładny remix, nie wiem czemu aż tak się nie przebił. Siema, siema, znów remix, tym razem inna droga na rockowo-metalowo. To może być spoko. Krzysiek Kessler. O kurde, jeżeli ten kawałek dostaje właśnie gitary metalowe, to jest power level milion. Jeśli coś mi kadru, mogę wszystkich pozabijać, wolę z nich gdzieś ponabijać się tak mocno, tak na bank, nasz bank się narazić nie mogę, ale bandy, bandy nie zostanę, bo drogę wybrałem trochę inną windą, jadą ciecie. Wydali to lemingą, bit do głowy chcecie. Nie wiecie, że w tym tłumie dalej są jednostki, co mieć ich nie możecie, bo są już dorośli. Ej, rewelacja, zajebiste, jak na 30 minut, zacznę się, gitara po prostu mega dobrze pasuje do tego kawałka. Kozacka robota po raz kolejny, mordo. Król, czemu to ma tak mało lajków? This is Grandpa's Groove. Rewelacja, cudo, co to za przerób? Zareagują na to znajomi, nauczyciele, rodzina, czy zwykli ludzie z ulicy? Naprawdę powinno mnie ograniczać? Bo mi! Spoko, ja szanuję nawet. Głupie. To ładne nawet. Trzech gimperów na siłowni. Julka Kulka. Look at this dude. Wait till you see the... No. Czy to takie zabawne? Hejtować potrafisz.
za spełnianie marzeń. Frodo, główny bohater z Władcy Pierścieni. Rewelacja. Ty, no nie wiem, jak tam twoja smaczka. Jest wszędzie. Czy to pan, panie Gimper? Paniczyku, jak ja nie pytam świętowite, jak tam twoja wstecznica, kędożona w diabli wzięta uszatnica, co się guzdra pod lataremką, za dzban miodu i siada po gaplowsku na kołyskę Mojżesza i ladacznicę w dupę konia podochoconą przegalopowali po rynku gnieźnieckim. Znasz od porzewki to rozchodzenie, jama nie przepaplasz, bo mi dolnę zberła w tranżalasz, nie miocie w diabli wzięty, niegodna bożodupo, kuśkę ci w macierną i chędożyć ci zgreda. Jakub spętany zrobił śmiesznego mema, proszę o fanfary. Dziękuję. Wyjątkowo dużo dzisiaj dobrych fanartów, ale to jeszcze nie koniec, bo sprawdźmy teraz, co się dzieje w zgłoszonych postach. Gimper fanart, mam nadzieję, dobrze, żałuję, że tu wszedłem. Order hajsu z komuni za post, który zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach. A to nie jest autorskie, to było milion razy. Co kradniesz? Co to jest? Też ci wstawię taką minkę. Się domyślisz, z jakiego powodu. O co chodzi z tym człowiekiem? Kiedy mama każe ci posłuchać. Co to jest? 13... No ja zabiję tych moderatorów. Co to robi na grupie? 13 go... Jakim prawem 13 godzin? Mama Bloa pracuje w blowjob. Czyż to jest tak stare? Nie kradnij. Które to jest przykazanie? Siódme? Siódme, oczywiście. Proszę, siódme, nie kradnij. Jak pan Jezus powiedział? No powiedział, że nie kradnij. Order Fiata 126P. To też jest... O, ktoś podlinkował nawet Overwatcha, z którego to było. Kto to moja muzyka. Co wy zgłaszacie? Mam nadzieję, że nie zapomnieliście, jak jest najlepszy raper w Polsce. Ja też nie zapomniałem, że to jak multi. Twarz bez wyrazu, twarz z wyrazem. Śmieszne nawet, okej. Kamil jest teraz banowany i nie ma go na tej grupie, papa. Fajny karny. 13 godzin. Co robią moderatorzy, ja się pytam. Czemu to na grupie się uchowało? Jeśli to pamiętasz, miałeś kozackie dzieciństwo. Nawet spoko. Wtedy mówię, weź pokaż twarz, to ci oglądalność skoczy. Ej, przepraszam, czy naprawdę w 2017... Bo ja byłem absolutnie przekonany, że to jest żart z ludźmi, którzy piszą o tym memy tutaj, żeby inni się spinali. Ale czy naprawdę w 2017 roku są ludzie, którzy piszą takie idiotyzmy, że memy tutaj nie wiedzą... Ja nie wiem, w sensie. Jest ban od teraz. Zapisanie, że zajebane z memy tutaj. Przecież to jest tak oczywiste, że to jest generator. Jakby myślałem, że to jest taki żart, ale zbanuj lajkujących. Co wy lajkujecie? Co wy macie w głowie w ogóle? Myślałem, że to jest taki śmieszny żart, że ludzie są inteligentni, jak byłem tolerancyjny jak mogę. Ale nie są. Najwidoczniej. To jest śmieszne, Gimper da ci bana w mordę jeża. I ci ludzie, którzy oczywiście głupio to zgłaszają, bo nie oglądają Overwatchy chyba. Żenujące z waszej strony. Oczywiście, że świetny post zostaje w grupie. Vapeshady mnie poprosił, żebym dał linka do piosenki o jajku. Nie reklamujemy się. Jak wstawiasz w ten sposób, to musisz zawsze wstawić remix na grupę, kolego. 3 dni później, koniec przedpokoju. Spoko. Kolejny remix. Czemu ktoś zgłosił? Czemu to też ktoś zgłosił? No memy tutaj, ty... Jezus Chryste! Co za ludzie! No zabiję was. No zabiję was. Groźby karalne, no. Czekam. Czekam. Po co propozycje zgłaszacie? Kto... No nie, no kto to zgłasza? Kto to zgłasza? Przecież to jest psucie roboty administracji. Po co zgłaszacie takie posty? To jest spoko. O co wam chodzi? Po co to zgłaszacie? Ja nie wytrzymię dzisiaj. Co się dzieje? Co się... Co? Ja nie rozumiem was. Przepraszam, ale to parking dla osób żyjących, ale ja przyjechałem po pana. Ale jestem przecież nie... Co tak powiedział? Łysy z YouTube'a. No i po co to? Kacper, czy bycie Kacprem naprawdę zobowiązuje do robienia wyłącznie bardzo słabych rzeczy? No zrób mi coś, no zrób jak potrafię, come on, jestem nieśmiertelny jak parkingowy. Wybanuję wszystkich, co mnie zgłaszają, Jezus, będę wam elo pisał wszystkim. Kto to zgłasza? Kto to zgłasza? Kto to zgłasza? Regulamin, tak? Tacy jesteście śmieszni? Ankieta? Overwatcha? Bardzo śmieszne. Beka, beczka, beczkowo, co? Koniec zgłoszonych postów na dziś. Kiedy Simsy? To co dobre, złe? A co badujemy, chwalimy XD? Czy powinieneś napisać? Pomylił się, ale go namierzyłem. Jedyne słuszne podatki? To brak podatków. Taką mam dewizę. Podwójne racje? Świetnie. Ludzie opuszczają zamek. Nadchodzi apokalipsa. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, ser. Te podatki są troszeczkę za wysokie.
Nie, no to jest Strongholdzik, szanuję mocno. Piąta rano, a ja jakieś jajko oglądam. Gimper, usuń kanał XD. Skończyły się memy ze mną. Wbijam na Overwatcha jak Palasite do sądu z hejterami. To uczucie, kiedy wiesz, że Gimper pominie twój komentarz i nie zajrzy na twój kanał. Miałeś rację tylko w połowie. Mój Gustaw ma na imię pies. Bij se na mój kanał, tak dla jajec. Czemu masz rude brwi? Wale konia. Odcinek jak każdy inny, czyli superowy. Mam bekę z ludzi, którzy piszą, że i tak nie będzie na Overwatchu, ale to i tak nie będzie na Overwatchu. Debile, przecież więcej było komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Ja nie wiem, jak PewDiePie może mieć 50 milionów subskrypcji, skoro na świecie żyje tylko 7 milionów ludzi. Czasem Uber jest lepszy niż Tinder. I DDQD jest z duma. Za komuny było lepiej. Masz ładne oczka. Usuwanie skutków to nie rozwiązanie problemów. Dziękuję. Brawo, brawo. Kurwa, więcej gada niż robi. Wyszuj kanał bez deku, jesteś kurwa jak klamka. Masz cię z chujowy. Przedałeś się, kurwa. Nie mam reklam, mam adbloka, he. Wiesz co, mordo, równie dobrze mógłbyś się pochwalić. Aaa, ty debilu, zapłaciłeś za chleb w sklepie, a ja wyniosłem i mnie nie zauważyli. Ale idiota, kupił tę grę na Steamie. A ja znalazłem na chomiku, co za frajerzy, ale jestem mądry i przedsiębiorczy, oszukuję system. Drogi Tomaszu, osobiście uwielbiam tę formę nowego Overwatcha. Muszę rzec nawet, że podoba mi się nawet bardziej od poprzedniej, zwłaszcza ze względów estetycznych, jak i technicznych. Gimper, kurwa, już piszę 8 raz, odejm mój kanał. Gimper, Gimper, znalazłem patologię kwanrową w TF2, zobacz jak te dzieci są kafontowe i te błędy językowe i bandikam. Pizda na kolach gra. Kuda schodzła. Gówno w dupie. Wsadziłem chuja do gniazdka. Raki w komentarzach. Przecież więcej było komentarzy, debilu. Jak się sprzeda na początku. Po co ci brwi, jak nie masz włosów? Bambo, jebać cię szmato, fajna nut. Zbieram złom. Nie widzisz, kurwa? Kurwa! Czemu mnie nie ma? Kosiarka dezintegracji. Kurde, Gimper, twój poziom od jakiegoś czasu tego roku po prostu jest mega. Kiedyś jakoś jak słyszałem, a Gimper to Gimper siamto, to mówiłem, a po chuj o nim mówisz, nie obchodzi mnie to, i tak go nie oglądam, lol XD. Ale od jakiegoś czasu nie dość, że ciebie oglądam, to jeszcze czekam na każdy nowy odcinek, szczególnie z Overwatchy. I te twoje przejść jak w twoich takich telewizyjnych programach. Full profeska. Pozdrawiam gorąco i dalszych sukcesów. Zresztą chyba już swoje marzenia spełniasz związane z YouTube. Pokazuję, że te marzenia można spełniać. Pozdrawiam, Kuba. Bardzo ci dziękuję, Kuba. Takie komentarze też są czasem potrzebne, więc bardzo za nie dziękuję, bo tak pomimo, że śmieszki, dystans i tak dalej, jakby zawsze jest fajnie coś takiego sobie przeczytać i cieszę się, że dostrzegacie tę pracę, którą wkładam, po to, żeby było to coraz lepsze. Chciałem zrobić jeszcze taki mały teaser trailer, że jestem na ukończeniu prac nad jeszcze większym i jeszcze lepszym i jeszcze bardziej z pompą projektem niż Overwatch 2.0, ale to już niedługo. Stay tuned. Jak nie zginę w tym gąszczu, wbijaj na kanał. Nie zginąłeś, więc wbijamy. Pierwszy napad. Stary, Lester do mnie zadzwonił, robimy to. Tak. No, nawet. Siema wszystkim, ja jestem Blitux, a dzisiaj w GTA Online razem z Sizero. Witam. Robimy sobie napad, pierwszy napad w grze. No, w sensie, okej. To jest właśnie siła Kurumy, moi drodzy. No nie, to słyszalna klawiatura. To jest po prostu piękne. Jedziesz swoją, tak? To i egzamin może. Bo ja mam pancerze bardziej. Jeden z pierwszych kanałów takich gamingowych, na który wszedłem i nie jest do dupy jakość, jest spoko zmontowane, kamerka, chłopak w młodym wieku, okej, ale generalnie okej, dla mnie to jest oglądalne jak najbardziej. Więc sobie go kupiłem. Ale jeśli chcecie, to możecie zaoszczędzić 21 tysięcy. Ej, tu jest prost, mogę powiedzieć, jeżeli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, a powiedzieć, że możecie zaoszczędzić, to jest szacun. Czy by sobie nie walnąć tamtego, o kurde, jak to zarzuca tyłkiem. Patrz. Dla mnie to zupełnie nie odstaje od większości let's playów 2017. Niektóre duże kanały nadal tak prowadzą swoje odcinki. Więc jakby w ogóle Blitux, jakie zdjęcie w ogóle tu ładne. Nie, no ja szanuję, jak ktoś lubi GTA, to do Blituxa zapraszam wtedy. No kurde, łysy, albo patrzysz kanał, albo co ty robisz? No co to ma być? Gitara się ma, jak i odwyku remixy robię, no co ty łysy? Te, łysy. Gimson, Piraci z Karaibów. Znowu wasz plan padł, bo stoję dalej na nogach. Ha, szczam na was jak Zbigniew z tą nogą. Okay. Teraz patrz, bo jestem jak kucjata dla Boga. Leci punch, a ty padasz jak gołota. Bo to za, mogę sobie robić co chcę. Sprawdź, życie z tuby, lecz nie z koksem i pa. Ej, rewelacja. Jakieś dobre kanały wreszcie potrafialiśmy w ogóle. Patrzcie to. Gimper dzwoni do dyrektora hajsowników. 2218. Halo. Dyrektor hajsowników. Dzień dobry, witam, troszeczkę dzwonię, tutaj reprezentuję firmę Czerwone Kije. Chciałbym zapytać, czy pańskie zamówienie dotarło?
Skolka lat? Ja najmocniej przepraszam, jakby mam troszeczkę chorą krtań. Chodzi o przesyłkę, która została nadana w zeszłym tygodniu. Czy ja się dobrze dodzwoniłem? Dawid, ja mam cię zapisanego. Jaki Dawid? Ja nie jestem Dawid, przepraszam. Jakaś pomyłka. Trzy koszulki miały dojść. Zrizone. Nie doszło nic? Paszą na chuj. No nie. Spoko, ładnie zrealizowane. Szanuję. Ty no nie wiem. Nie, dobra. Retrona polecam, piękne remiksy. Nie lubię jajek, ale ciebie lubię. I przy okazji ocenka. No. Dobrze. Cygan z bagna dla kolegów kartoniarz. Okej. Takie... Takie lubię takie... Co? To jest dla mnie tak absolutna abstrakcja głupia. Te głupie efekty. Te obrazki sobie kręcą. Created by Video Show i link i znak wodny. Byłem na Overwatchu hajsowniku. Nepsa. Byłem na Overwatchu hajsowników 2-0. W 12 minucie. Dobra, narka, bo... Boże, jakie to jest dobre, to jest w ogóle... Najlepszy odcinek w ogóle ever. A póki co dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejny Overwatch hajsowników w każdą sobotę o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło, cześć!